Dzień dobry, serdecznie Państwa witam. Dzisiaj temat oparty na liście Jakuba, 4 rozdział, 14 werset. Czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. List Jakuba, 4 rozdział, 14 werset. Wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. List do Rzymian, 13 rozdział, 11 werset. Każde zdanie, które piszemy, kończy się kropką. Dzięki temu znaczenie zdania zostaje przypieczętowane. Innego rodzaju, w cudzysłowie, kropkę stawiamy na koniec dnia. Gdy dzień dobiegnie końca, jest tylko krótkim okamgnieniem, punktem, po którym napiszemy kolejną cyfrę tego roku. Pismo Święte, Biblia, mówi, że Bóg daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, 25 werset, tak mówi. Czyż czas nie należy do Jego najcenniejszych darów? Prawie każdą stratę, prawie każde zaniedbanie możemy niejednokrotnie w jakiś sposób naprawić. Jednak każda stracona godzina jest stracona na zawsze, nie mówiąc już o straconym roku lub nawet straconym życiu, które przecież przeżywamy tylko raz. Miniony rok przyniósł nam zapewne niejedną radość, lecz być może również jakieś rozczarowanie. Co jednak było w nim najistotniejsze? To co jednak było w nim najistotniejsze? Zdrowie, rodzina, może zawodowy sukces. One wszystkie są ważnymi obszarami naszego życia, jednak tylko tego teraźniejszego życia. Najistotniejszym jest, jaki mamy stosunek do Boga i Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Tutaj chodzi o wieczność, która nadejdzie, gdy na tej ziemi zostanie postawiona, w cudzysłowie, ostatnia kropka nad naszym życiem. Oto teraz czas łaski. Oto teraz dzień zbawienia. Mówi drugi list do Koryntian, 6 rozdział, 2 werset. Teraz, a nie później przyjmij wierzę ofiarę pojednania dokonaną w Chrystusie i darowane przez Niego, przez Chrystusa, życie wieczne. Wtedy możesz rok w rok kroczyć drogą życia w świadomości, że twój cel wiary, wspaniałość Boża są coraz bliżej.